Media, jakie znacie, nie istnieją. Ten samochód nie istnieje. Te rowery nie istnieją. A ja wcale nie jestem. Oj, Wojtek. W ciągu ostatnich... Stanowski! Stanowski! ...ich lat stało się dużo łatwiejsze klonowanie, kopiowanie głosu. A, ciu, potrzebowałbym tylko twoich danych z dowodu. Dowód? Pracownik przelał oszustom ponad 100 milionów złotych. To są tak zwane deepfake'i. No to masz już adres. Wrocław. To jest przerażające. To jest naprawdę przerażające. Co? Tata odpisał, że w piekle dalej ciepło? Tak, no, wysłał mi ten głosówkę. To jest przerażające. Ostatnio przecież Stanowski o tym opowiadał, że jemu przydarzyła się taka sytuacja, że do jego żony zadzwonił on i mówił, że siwa. Dobra, dziękuję za obrazka. Bardzo doceniam. Że do jego żony zadzwonił Stanowski, mówiąc, że pali się w domu, czy że wypadek mieli, coś takiego. I się okazało właśnie, że oczywiście to nie był sam Stanowski. Nie, przepraszam, do Stanowskiego. Do Stanowskiego. Stanowski dostał taki telefon. Okazało się, że to nic takiego, a tak naprawdę właśnie to był jakiś tam... a to był właśnie jakiś tam też informacja, że wyciągnęli w ogóle jakieś dane jego. Także obecnie w internecie trzeba zajebiście mocno uważać, nie? W życiu to jest potrzebne. Nawet nie, że w internecie, tylko w ogóle jakieś przekręty internetowe właśnie, albo jakieś skamy. Tylko skamy związane z tym, że wiecie, że ktoś się podszedł pod waszą rodzinę i wiecie, i chcecie komuś pomóc, bo myślicie, że coś się dzieje, a tak naprawdę ktoś was szukuje. Policja dostała telefon, że Stany niby zabił swoją żonę. Dokładnie, ty. Czy to jest masakra? Bez kurwiska dawno go nie było, nie wiem. To naprawdę nie byłeś ty? Dzwoni ktoś z twojego telefonu, z twojego numeru i używa twojego głosu. Przerażające. Sklonujemy mój głos i zadzwonimy do największych polskich influencerów, żeby ich oskamować. Potem zadzwonimy do moich bliskich, żeby ich oskamować i zobaczymy, jak wiele można zdziałać z tak sklonowanym głosem. Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które na pewno już na zawsze zmieni naszą rzeczywistość. Jak dzisiaj to tobie ułatwia życie? Jak ty wykorzystujesz do takich swoich codziennych obowiązków? Ja mam automat, który przechodzi mi newsy, sprawdza, na jaki temat są. Jeżeli zaciekawi, to zrób mi krótkie podsumowanie do tego, żeby wstępnie robić napisy do filmów. W takiej pracy bardziej zawodowej, no to korzystam z Copilotów, który pomaga ci na przykład w programowaniu, nie? Ale jak każde potężne narzędzie... Frantic Engine, masakra. ...gdzie może zostać wykorzystane w złym celu. Trochę za dużo dramatu. Co mu to wyszło? W sensie ten film? Z kim można kogoś namówić do tego? Wiesz co, jeszcze nie oglądałem, więc nie wiem. Natomiast... natomiast... serdeczny przyjacielu... Nawet jeśli film do końca, wiesz, że mógłby być lepiej, że nie jest do końca jakiś idealny, no to samo powiadomienie o tym, samo to, że można pokazać ten film na przykład swoim rodzicom, swojej babci, już jest super. Tylko, że po drugiej stronie jest ktoś inny. Taki jeden z ekstremalnych przykładów, który był opowiadany, był przykład, w którym ktoś odgrywał policjanta, dzwonił do matki, powiedział, pani syn zabił człowieka na drodze. No i był pięknie wygenerowany głos syna, który mówił, mamo, potrzebuję pieniędzy, zabiłem człowieka na drodze i tak dalej. I tego rodzaju skam zrobimy właśnie w tym odcinku. Tamtego zdania nawet nie powiedziałem ja, tylko właśnie mój sklonowany głos. I proces takiego klonowania głosu jest banalnie prosty, bo wystarczy pobrać sobie kogoś wypowiedzi z wywiadów, odcinków. YouTuberzy mają przesrane. Albo po prostu nagrać sobie czyjś głos. I później wszystko dzieje się już samo. Lubię pomagać ludzi, to moja pasja i chłopak, nazywam się Tomek. Tomek Martysiak w internecie znany jako szalony reporter, nawet się przejęzyczyłem jak zje. To jest straszne. Jest! Sukces! A jeśli zostanie to połączone ze spoofingiem, czyli podkradnięciem kogoś numeru telefonu, może to wywołać duże szkody. To jest w ogóle jakiś taki ciężki proces? Wystarczy znać kogoś numer i jak ktoś ma narzędzia, to umie to zrobić? Czy to jakby jest jakiś długa... To jest prosty proces. No, popierdolone generalnie. Ty byłeś ofiarą spoofingu jakiś czas temu i czy od tamtej pory... Jest i stanął, moi drodzy. Przerażający, no przerażający, dokładnie. Pojawiły się w twojej głowie jakaś taka przestrzeń, jakieś pomysły na to, jak możemy się chronić przed spoofingiem. Ja myślę, że najważniejsze, co możemy robić, to o tym rozmawiać i uświadamiać ludzi. Ta świadomość naszego społeczeństwa tutaj musi wzrosnąć. Najlepiej byłoby obejrzeć film samego Stanowskiego, bo on opowiada na własnym przykładzie i wiesz, tam jest spokojni na pewno. Wzrośnie niestety poprzez, tak zgaduję, że niestety wzrośnie poprzez liczbę przestępstw, które będą się pojawiały. A więc możemy sklonować sobie kogoś głos, a potem skopiować jego numer telefonu i tak... Wyobraź sobie sytuację, że Boxer gubi telefon, ktoś go znajduje, ma dostęp do wszystkich numerów z jego kontaktów i tu popada. Ostatnio przecież był wyciek chyba z 15 numerów. Dostałem telefonu, zobaczyłem, wraz z postępem sztucznej inteligencji.
To jest naprawdę, takie rzeczy będą wyczyniane za 5 lat. Nie chcę powiedzieć za rok, za 2 lata, za 3 lata. Natomiast za 5 lat, no to będzie grubo. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja będzie na takim poziomie, że będzie można od tak majstrować i kogoś wpieprzać na minę. Zadzwonić do jego bliskich i na przykład poprosić o blika, o dane z dowodu osobistego, pora to sprawdzić. Oczywiście w imię nauki. Tutaj jakaś ciekawa informacja. Dobra, ale bez żartów, moi babcie chcieli określić na syna i to są tak sprytni ludzie i takowie osobę dookoła palca. Babcia do nas wydzwaniała, a tak się poskładało, że nikt nie odbierał. Tata jej szukał po mieście, a na koniec ona już z kasą wychodziła z banku. Czajcie? Masakra, nie? Trzeba... autentycznie. Nawet tak z jednej strony, wiecie, ktoś sobie może powiedzieć, a przecież mojej babci to nie spotka, nie? Tylko każdego to może spotkać. Faktycznie można taki film albo film właśnie Stanowskiego podesłać, czy babci, czy nawet nie taki, ale właśnie może Stanowskiego bardziej, bo będzie spokojniejszy, wysłać albo babci, albo rodzicom, nie? To jest... Bo w takim momencie, wiecie, no jest telefon, dostajesz telefon od swojego dziecka, który mówi na przykład, że mamo, potrzebuje pieniędzy, nie? Że miałem wypadek i nie wiem, no potrzebuję, bo dzwonię na policję. No i mama co robi? Mama, wiecie, nie myśli... mama nie myśli, wiesz, czy aby na pewno to jestem ja. Mandryn. Witam cię serdecznie, miło cię również poznać. Mama cię nie będzie zastanawiała, czy na pewno ty to ty, tylko by nie chciała pomóc ci, żebyś, wiesz, żebyś nie miał kłopotów. Przykład za policjantów. Masakra. A skamowanie zaczniemy od Mateusza. Motalias, dziękuję za piąteczkę. Zmroziło? Troszkę, no. My dzwoniliśmy faktycznie z mojego numeru, żeby nie łamać prawa, ale sam proces spoofingu nie jest taki trudny. Halo, halo, bójko. No siemano, Mateusz, udało się dzwonić wreszcie. Tak jest. Wiesz co, a moglibyśmy się spotkać dzisiaj, bo chciałem coś dograć jeszcze do filmiku. Ale ja jestem w drodze do Kato już, wiesz? Ja ci mogę coś zagrać u mnie i podesłać. Powiedz mi, co potrzebujesz. Nie, no taka tam pierdoła, bo Łukasz chciał komuś obciągnąć i no... A, rozumiem, poważne sprawy. No to ten, to ja przyślę próbkę spermy pocztą, więc spoko. Dobra, nie byliśmy przygotowani na tak długą rozmowę, ale właśnie dzwoniliśmy do ciebie. Zostałeś ze sztuczną inteligencjonowany. A, bardzo ładnie. Dobrze brzmiało, co? Tak, tak, jeszcze w aucie i z takim, miałem taki moment... Masakra, co? Jasna dupa. Takiego, dobra, nie słyszałeś mnie przez chwilę, muszę powtórzyć. Hehehe, kto jest królem deepfake'ów? Uczeń przerósł mistrza. A musisz być, Mateusz, bardziej uważny, bo to tak... Chrobok, okay. Ja nie wiem, czy ty jesteś świadom, jakie są zagrożenia w dzisiejszym świecie. Do mnie nikt nie dzwonił. Ktoś w autobusie ukradł mi dane z karty, a potem chodził, zakupy robił. Gdyby bank do mnie nie dzwonił, to by nawet nic nie wiedziała. No właśnie, to jest przesrane, bo na przykład w Irlandii, w Irlandii jest tak, przynajmniej jak byłem jakiś czas temu, to było tyle fajnie, że co chyba... co 3 transakcje, czy tam co 2, no, co ileś transakcji, po prostu musisz włożyć kartę do terminala i wpisać kod. Że wiecie, że nie można za każdym razem zbliżeniowo, nie? A w tym momencie, jak masz na przykład, nie wiem, zbliżeniowo na ile? Na 100 zł? W sumie nawet nie wiem, jaki mam limit. Chyba więcej, nie wiem, kurde. Ale wiecie, powiedzmy, że masz 100 zł na limicie na jedną transakcję, no to chodzisz po sklepach i wiesz, i co 5 masz ustawione, zajebiście. I tak naprawdę ktoś ci kradnie kartę, a ty na przykład wiesz, no tam, nie wiem, wracasz do sklepu, wracasz dopiero za 2 godziny do domu. I wiesz, i okazuje się, że ktoś ci na przykład skroi, wiesz, 1000 zł z karty, nie? Albo ze 2, albo więcej, nie? Bo ktoś wchodzi, wiesz, do jednej Żabki, do Biedry, do Lidla, znowu do Żabki jakieś i tak dalej i wszystko, nie? Później wchodzi do jakiegoś elektronicznego, kupuje, nie wiem, no jakieś różne rzeczy. Mateusz tak robi, tak serio, to podobno miałem akcję. W Polsce jakoś moje dane zgarnęli, transakcje robione były we Francji. Masakra. Największa łatwość w tym wszystkim drobne jest taka, że modele bardzo łatwo wcielają się w rolę. To znaczy powiedz im, jesteś teraz nauczycielem, jesteś 14-latką, jesteś czymś tam i one będą zmieniały swój sposób mówienia. To buduje o wiele łatwiejszą relację z kimś, kto jest atakowany, jak będziesz wyrażał się w taki sposób, jak będziesz udawał pracownika banku czy cokolwiek innego. Teraz te phishingi, skamy są coraz lepsze, są coraz wyższej jakości, no bo korzystają właśnie z takich... Na szczęście nie mam 1000 na koncie, więc mi nikt nie ukradnie, no właśnie. No. Metod. To jest trudne teraz, żeby odróżnić. Halo?
ja też muszę co którąś transakcję wpisać PIN, więc w Polsce też to działa tylko w Irlandii. Okej, okay, to ja na przykład nie miałem pojęcia, ale to bardzo dobrze, że mówisz, to ja też tak zrobię. To jest dobre. Cześć Arek, nasz babcie do telefonu. Ofiara babcia. Mhm. Tak, już. Dziękuję. Cześć Wojtusz. No też przykro, nie? Że babciu musiał wkręcać. Cześć babciu, Wojtek z tej strony. Cześć Wojtuniu. Biorę ubezpieczenie i potrzebuję wpisać dane kogoś do pierwszego kontaktu. Mógłbym podać ciebie? Tak, tak. Babciu, to wiesz co? Potrzebowałbym tylko twoich danych z dowodu, bo pan mówi, że tylko to jest potrzebne. Masakra. Co tam? Dowód? Wojtuś? No tak. Wojtuś? Możesz powtórzyć? No. Dziękuję. Kto to Wojtek dzwoni? No wnuczek twój, babciu. Wojtuś? A gdzie ty jesteś? W domu jesteś? No dobrze, babcia, pyta tutaj dużo. A, takie aksa nabiorniczej, wiesz, to jest ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na życie? No tak. Wojtuś, a nie możesz przyjechać do nas? Nie no, wszystko w porządku, ale proszę, pogadajmy jak przyjadę, bo naprawdę musi iść pieszy i zaraz tego ubezpieczenia nie dostanę. No ale Wojtuś, przyjedź teraz do domu, Wojtuś. Nie. Widzicie? Super, baw się dobrze. Czego? Nie. 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 Dobra, idziemy do babci. Jesteśmy za mało po przygotowanych tych tekstów, no. Ale to było do udźwignięcia. Babcia się bardzo dobrze zachowała, bo zaczęło dużo zadawać jakichś takich pytań, które wybiły nas dobrze. Z rytmu. U nas chyba w krwi przez dzieckich jest takie antyskamarstwo, nie? Że ogarnięte, wiesz, pytanka, tak. Tutaj ten. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby... Ale dobrze, że pojechał do niej, nie? Żeby się babcia nie martwiła. Chodziło z tego, że ona coś nie wierzyła. Tylko było... Nie, totalnie nie wierzyła. Jak nie poznałam twojego głosu. Nie poznałaś twojego głosu? Nie. Ale to nie, a czemu? No nie wiem, taki twój głos był inny. Jakoś inaczej to brzmiało? Na policjanta? Tak, właśnie chcieliśmy sprawdzić. I co, to nie brzmiało jak mój głos? No nie. Widzicie? Babcia pozna. Podobnie, ale babcia dobrze, uważnie, bo babcia... Ja babci nie znam, więc... Znaczy ja babci nie znam, ja babci nie mam. A po co ci ubezpieczenie, a że wy dowód przyniesiecie? Tak. No właśnie, ale na przykład, bo Wojtuś, ja już miałam parę telefonów. Jeden był ten Janusz, dzwonił do mnie i właśnie on mówi, Anna, że ciociu wszystko wiedział. Pytał mi się najpierw o moje zdrowie, ale mówi, ciociu, ja mam taki dużą sprawę. Brakuje mi, muszę dzisiaj zapłacić 50 tysięcy. Później do niego dzwonię, a to się okazało, Janusz w ogóle nie dzwonił do mnie. A znów następny, jak był też telefon, ta. Za policjanta. Sztuczna inteligencja ludzka, 0-1. Ale teraz się przygotujemy. Ale to dlatego, że sztuczną inteligencją sterowała wątpliwa inteligencja ludzka. Rodzica, niech ci wyślą zdjęcie czegoś z twojego pokoju. Skamujesz mi mamę? Mogę spróbować. No, hej mamo. Możesz teraz chwilę rozmawiać? Ty, normalnie na live jest to ten, jest przerabiane. Ja pierdzielę. Mogę? I to nie przez jakichś ultraprofesjonalistów, tylko przez youtuberów. Słuchaj, bo nagrywamy taki odcinek i potrzebne mi jakieś zdjęcie z dzieciństwa. Mogłabyś z albumu zobaczyć? Ja zobaczę sobie, może coś ci tam znajdę. W jakim wieku masz być? A to bez różnicy, bo ja po prostu żadnego nie mam. Po prostu którekolwiek z albumu, albo nawet jakieś takie z ramki, które tam stoi w pokoju. To zrobisz zdjęcie, tak? No dobra. Najlepiej jakbyś to wysłała teraz, bo to obojętne... Nie było na live taki montaż, bindy, aha, okej. Okay. Bo myślałem, że wiesz, on tutaj z lewej gada. Myślałem, że z lewej gada i na bieżąco jest robione. Tak naprawdę. No to idę, szukam. Ale smów poszło. Przerażająco smów. To wyszło na pewno, nie? Poczekamy jeszcze na zdjęcie, żeby mieć to... Kurde, ale teraz bardziej przestaje się dziwić, że starsze osoby mogą się coś takiego nabrać. No niestety. Wiesz, to tak naprawdę nie trzeba być nawet starszą osobą, nie? Bo to brzmi, kurde, niebezpiecznie nawet teraz, jak tego słuchamy. Takie chyba tęska można określić tak.
Moja teściowa się nabrała, bo jeszcze nie próbowali się do niej dodzwonić na WhatsApp, ale mówili, że słaby internet i słabo słuchać i pisali wiadomości. Przelałem 6 tysięcy. Ja pierdzielę. Wiesz, że nie rozmawiała ze mną wcześniej? Rozmawiałam. Nie, to nie byłem ja, to była sztuczna inteligencja. Poważnie? Poważnie. Jezusie kochany, to naprawdę nie byłeś ty? Wyobraź sobie, że ktoś ma tak dużo pieniędzy, yeah, że jest w stanie pięknie manipulować opinią publiczną i generuje tak dużo fejków, a ludzie tak bardzo to łykają bez weryfikacji, że jest w stanie wygrać wybory w wielu miejscach i stworzyć sobie no, marionetki w ten czy inny sposób. Płaska ziemia, czy tam oparta na 7 krokodylach i w ogóle, to są rzeczy, które jeżeli będzie miało się wystarczającą moc w krajach, gdzie panuje demokracja, będzie można po prostu przejąć władzę. To mnie przeraża. Dobra, przyznajmy, że to już jest przerażające, ale oprócz sklonowania głosu, można też komuś oczywiście podpierdolić twarz. Obawiasz się tego trochę, czy bardziej jesteś spokojny? Jeszcze z twarzą, no właśnie, jeszcze. To jest niestety niepokojące słowo, że jeszcze nie jest to... Jeszcze nie jest to na aż tak wysokim poziomie, przepraszam. Natomiast jeszcze... Bo teraz jest to ciągle dopracowane, gdzieś tam po oczach widać, że nie mają takiego naturalnego ruchu, ale to ciągle jest dopracowywane, więc za 5 lat będzie masakra. Bless you, thank you. Będziemy jakieś narzędzia, rozwiązania, żeby z tym walczyć. Dlatego tu jesteśmy, bo im szybciej wyedukujemy ludzi, nie, że takie coś w ogóle istnieje i jest na tak wielką skalę, tym większa szczepionka, bo wierzę, że będzie sporo osób, które no nie jest na bieżąco z technologią i może mieć problem z rozumieniem tego, co się dzieje. No właśnie powiedziałem, że internet za 5 lat będzie masakra. Nawet tytuł przelewu nie wzbudził jej. A mojej teści właśnie nabrała? Aha, że tutaj przelewy nie były wzbudzały podejrzeń. Wyglądało, że ktoś się wykorzystał do opłacania jakiegoś zamówienia chyba. No. Ostatnio była babcia taka, nie wiem, niemożliwie dużo miała lat, 113, 120, której wygenerowano, że ona tam zrobiła tort. Ludzie, którzy to gdzieś tam podawali dalej, nie wiedzieli, że to jest deepfake. Pal 6 tą babcię, ale jakby to była kampania, która miałaby na celu, nie wiem, skłócić ludzi, zrobić dezinformację, wpłynąć na wybory. No to byłoby drugie. Dzieje, nie? To się no, oczywiście, że tak, tak. Ty byłaś ofiarą skamu, prawda? Tego, o których właśnie rozmawiamy w tym odcinku. Byłam. I na Facebooku, i na TikToku pojawiały się reklamy z moim wizerunkiem. Kiedy rok temu ogłosiłam, że kupiłam mieszkania, no to najpierw było właśnie, że jeśli też chcesz zainwestować, to musisz założyć naszą aplikację, dostaniesz pieniądze. Teraz była druga, mój filmik, gdzie zrobiłam storytime, był przekształcony na różne języki. Sama bym się dała nabrać i to była jakaś aplikacja właśnie dubajska bodajże. A przerażająca jest taka jedna historia, która wydarzyła się w Hongkongu. W jednej firmie pracował sobie ziomeczek, no i zadzwonili do niego z jakiegoś oddziału Wielkiej Brytanii. CFO, czyli tam dyrektor finansowy, powiedział, że potrzebuje wypłacić 25 milionów dolarów. No i w tym celu zorganizowali meeting, połączyło się tam 6 osób, był tam właśnie dyrektor finansowy i kilka innych przedstawicieli tej firmy z zarządu na jakichś tam wysokich stanowiskach. No i ziomek... Sam często dostaje skamy. Wiesz co, na mailu nawet chyba nie sprawdzam, bo jest to... Ja na mailu sprawdzam tylko wiadomości, jak ktoś do mnie napisze. Tak, więc nie wiem, natomiast jeśli chodzi o SMS-y, bardzo rzadko. Praktycznie w ogóle, wiesz? Odpowiedzialny za robienie tych przelewów, jak zobaczył te najważniejsze osoby z firmy, no to faktycznie zaakceptował ten przelew, no i przelał 25 milionów dolarów. Po tygodniu się okazało, że to były deepfake'i i policji nie udało się znaleźć złodziei. Tym razem 25 milionów. Przygotowaliśmy się do tego Klaudia. Profesjonalnie. Ej, a kichnięcia właśnie! Zróbmy kurwa napad o 5 kichnięć. To za gówno. Zrobiłem ponad 100 swoich wypowiedzi, które zbindowaliśmy. Podzielone jest to tutaj, kurczę, na sektory. Zielone to jest gadki o mnie. Generalnie na jakieś tematyki rozmów. Spysiu sprawdza tylko maile z PTS, maile ze zdjęciami Peter do ceny za 15 euro. Dokładnie tak. Tego mamy cały jeden monitor jakichś takich pierdołek. Kurde, jest okej, Madzia. Czas na poszukiwania nie może zająć dłużej niż sekunda. Jeżeli zajmie, to wtedy Uki klika jeden z tych na przykład. A do influencerów zadzwonimy z zapytaniem o ich adres, który rzekomo jest mi potrzebny do tego, żeby wysłać im paczkę z ubraniami i żelkami, które niedługo wypuszczam do sklepów. A mając czyjś adres, można no narobić różne świństwa. Stoję tak jak on? Otwieramy pelikanometr, na którym będziemy oznaczali twarze influencerów względem tego, jak bardzo uwierzyli. Całą konferencję zrobili i mówisz, że nie jest na wysokim poziomie, wystarczy tyle. No widzisz. Nasz bejcik. Ze
że tam dzwonię. Czy masz rację? Jednak wiesz, mówię, że nie jest dopracowana, jednak wystarczyło, żeby przelać 25 milionów. Mati sprawdza, słyszę, sprawdzę tylko maila od Andrzeja Zięby. Tak jest. Stara kociera, hej. Zrobisz to, bracie. Zrobię to. Oskamujemy. A zaczniemy od legendy polskich sztuk mieszanej walki. Filantrop, biznesmen, model, raper. Tomasz. Olejnik. Olejnik. Olejnik się od razu nabierze. Witam serdecznie. Olejnik się nabierze. Olejnik się nabierze. Wojtek z tej strony. Nie wiem. Dajcie tam. A u mnie wszystko git, dzięki. A właśnie kończymy taki mocny projekt. Chciałem ci wysłać jakąś paczuchę po prostu, wiesz? Z merchem i takie żerki ode mnie. Okej, okay, a kiedy chciałeś ją wysłać? No w przyszłym tygodniu jakoś przyjdzie pewnie. Dobrze, nie ma problemu. Z przyjemnością coś wrzucę, jak trzeba. No ale szczerze, też bym się nabrał, nie? Też bym się nabrał. O, bardzo mi miło, że o mnie pomyślałeś, Wojtuś. No dobra, to wysyłaj, nie? Okej, okay, nie ma żadnego problemu. A już możesz to powiedzieć, czy nie? Wiesz co? Nie będę ci spoilerował tak na razie, ale no coś takiego z podróżami, ale to okay. No jak dostaniesz paczkę, to zobaczysz tak dokładnie. Zmieści się wszystko dobrze, u ciebie coś dziwnie brzmiesz. No, tak szczerze. Ho, kurcze pieczone. To zobaczysz tak dokładnie. Zmieści się wszystko dobrze, u ciebie coś dziwnie brzmiesz. No tak szczerze, to słabo, no. Ty, to jest inteligencja. No weź po prostu podaj stary adres i ci podeślę paczkę, no. Adres podać? No jasne, możesz podać. Że Kraków. No ja, no zajebiście. Dawaj go, na górę, wyżej. To ty dzwoniłeś, że takie dziwne było to połączenie. Nie. No nie podałem komuś adres i wszystko. Zajebiste. Tylko z twojego numeru telefonu ty dzwoni. Co ty pierdolisz? Wiesz co, mam teraz podejrzenie? Dostaję z o takich kolach, że ktoś podaje z twojego numer i przez AI... Zmienia głos. No nie, no żaden prank. Okej. No to biedny Mikołaj. Ale trochę panika, no też tam idzie do Tomka. Ale wiesz dlaczego stwierdziłem, że to nie jest AI? Tutaj jakby ta intonacja była taka wiarygodna. Stwierdziłem, że dobra, to jest raczej legitne, nie? Dobra, wysyłam ci SMS-em paczkomat. Nie, no zajebiście. Ja nie wiem. Nie, no właśnie, paczkomacik, nie? Paczkomat jest kurczę... paczkomat jest bezpieczniejszy. Ale to było gówniane. Nie, żadna z prób nie była tak słaba jak to. Pelecano Surfaskens, nie? Chyba tak. No dziwnie stary, nie? Ale może go wyedukowaliśmy przez te wszystkie nasze odcinki już. Nie. Nie uczy się. Zaatakujemy go jeszcze z deepfake'a jakoś. Jaki zadowolony, że nie jest teraz na szczycie. No jasne, możesz podać. Wrocław. Nie, no zajebiście. Elegancko. No to masz już adres. No tak się trochę kurwa pamięci dziwnie zrobiło z tobą. Żadna wymówka nie przekona mnie przed tym, że nie wędrujesz, Marcin, na szczyt pelikanometru. Nawet trochę go zrobię wyżej niż Tripsa chyba. Bo on w tę grę grał tak jak tylko chcieliśmy. Już ci wysyłam kontakt na SMS-ku. Nie, no to najlepiej jak mi podasz po prostu teraz przez telefon, bo siedzę i tak przed kompem, nawet z tą bazą danych, to... Dobra, dobra, git, dziękuję. Wideo połączyć, bo mi to się nie gra. Zapomniałem, tak ja. Dobra, kurwa. Najpierw brzmiał, stary, no naprawdę. Masakra, nie? Masakra. Trochę inaczej, ale no ciężko się połapać. Tylko, że ja daję paczkomat, ale wiem o co chodzi. No, jest dałeś paczkomat? Ale bo czułeś, że coś jest nie tak, czy co? Tak. Nie, serio, nie? Serio, w tym momencie? No to jest zajebiste, bo w tym momencie tak naprawdę ten paczkomat jest jeszcze raz, że bezpieczniejszy, a dwa, że ludzie aż tak chętnie nie będą podawać swoich adresów. Paczkomat był biedny, wiesz, dajesz i tyle. Generalnie, no pelikan. Coś tam przypelikanił. No mocno przypelikanił, stary, żebyś się nie, po prostu nie chichrał jak jakaś... Też to ty się chichrasz. Stary, ale jak ja patrzyłem tu na ciebie jeszcze i robię... O, Chris, dzwoń. O. Koniec, kurczę. Nie mam moodu teraz, poczekaj. Cisza! Siemanko, witam serdecznie. Co tam słać? A u mnie wszystko taka tamtyczuka po prostu, wiesz, jak jakiś merch. O kurwa macie, ale spierdolili ty. Taki mocny projekt, on tam za miesiąc wyjdzie na światło dzienne, no i właśnie w związku z tym dzwonię do ciebie.
Bo mam taką paczkę PR-ową, którą chciałem rozesłać różnym influencerom przed publikiem. Ja pierdolę! To tak dobrze działało! Kurwa, 4 osoby naraz mówią. No dobra, można powiedzieć, że... No jest pieprzyli, ty, no. Yes. Że, to, że ten, że... Łyknąłeś, nie? Wyszło? No nie wiem. No, różnie by to można było rozpatrywać. Wydaje mi się, że Freeza dla fabuły możemy przykleić obok tego kolejnika. Poza tym już mamy mało miejsca na antypelikanach, więc tak musiał być. Pasuta nie przykleiliśmy, stary. A przecież on przypelikanił, jak skur... O, bo mnie Freeza rozproszył wtedy. Pasut przy Marcinie Malczyńskim. Ucieszy się. No i przyszalony. To jest ogólnie chyba jakaś taka grupa, za którą robię. Rozdwojenie jaźni. Przepraszam, bo ja trunę brzuchomóstwo. Nie przepada. Mówstwo. Nie, no, Tripsa dlaczego mam będzie lubić? Tripsa każdy lubi. Kurna, no dobra, dobra. Trochę jak AI mówisz. Ja no to wystarczy, że mi podasz swój adres i czym ja to tyle. Z jakimś botem gadam już, czy Wojtek, ty już nie masz czasu po prostu rozmawiać i masz człowieka, który wpisuje w syntezator, co mówisz i mówi za ciebie. Dobra, tam bezpierdalaj. Ty też. Kliknąłem, tylko równocześnie żeśmy kliknęli znowu. Stary. Bo chciałem ratować sytuację, bo była cisza i klikam i ty nagle klikasz. Kliknę ci zaraz pięścią w pysk, stary. Po prostu rób od razu. Widzicie? Tak się zachowuje ktoś, kto raz przynajmniej walczył w MMA. Ja też zaraz będę was wyzywać. Ale nie walczyłem, nieważne. On kończy, ktoś pytanie, to robisz... Poczekaj, aż to się skończy, zanim klikniesz. Dobra, to podrzuć jeszcze tylko swój adres i mamy wszystko w sumie. To SMS-em? Nie, no to najlepiej jak mi podasz po prostu teraz, przez telefon. Coś mi to pierdoli, wiesz? Coś, kurwa, coś mi się nie wydaje. Dobra, tam bezpierdolaj. Czy nie zdałeś egzaminu na pelikana? No, trudno, nie? Nie jestem taki głupi, zadzwoń do Moniki Kociołek czy coś. No. No, mówię, a kiedy działamy? Halo. Kurwać, no, musiał takie pytanie zadać. No nie wiem, kiedy działa, mam 100 odpowiedzi na to, no. Ale łyknąłby. A, okej, okay. Chyba film nagrywasz, w którym zrobiłeś bota z tego? No nie, no żaden prank. Dobra, fajne, podoba mi się nawet, niezłe. Dobra, bo mi się nie to kliknęło i się zjebało. Dziwnie to tylko trochę brzmi, że tak w ogóle nie... Cholernie boli mnie znowu, dlatego nie będę pisać. To do dentysty człowieku, a nie na live się iść. Coś pogada, nie? Dobra, to co z tą paczką? Nie ma jej, ona nie istnieje. No nic, czajnik, antypelikan z naszego tego wykorzystał dobrze naszą nieumiejętność. Wolę SMS-kiem, bo wiesz jak jest. No dobra, dziękuję, zajebiście. No cześć. Przerywa dziwnie mówić. Ale na którym etapie się kaptałeś, że coś jest nie tak? Za pierwszym przerwaniem, ale bym ciekawy, co się pierdolił. No, okej. Okay. Wiesz, co się dzieje? To? Nie, no ty jesteś po prostu ostatnio. No nie, no, chciałem klika, to mi pokaż mi, że nie. Gdzie? Patrz, biorę i ci pokazuję. Nie machnąłem. No ale nie, no i samu nie łyknął. Będzie w parek dobry, stara kociara. Łyknął, tak samo łyknął. Kto nie łyknął jeszcze? Blołek. Nawet go nie mam wydrukowanego. No dobra, to i samu jego dupcia wędruje jako antypelikan. Zobacz, pompatino dole, jak antyskamerska. Mega późno odpowiadasz. Bardzo dziwnie mówisz. Może się spiszemy, co? Dobra. To nie wyjdzie. Trip zdał się nabrać, nie? A najlepsze jest to, że on mi dzisiaj mówił, że go w coś wkręciłeś, więc ja miałam takie, oho, coś mi tutaj nie gra. Czyli generalnie w naszym pelikanometrze będziesz nisko, ale Trip za karę jeszcze górze idzie, na górę wyżej. Nowerka ma tarczę, ochroną, immunitet dostała, nie? No stary, no. Czekaj, ja nie wiem, czy to jest oj Wojtek. Co ty pierdolisz? Ty, oj Wojtek, to mam tak, już by mi odpowiedział pełnymi zdaniami. 4 zdania by ulepił takie, trochę musisz poćwiczyć, jeżeli chcesz mi oszukać. Dobra, sorry, bo miałem mikrofon włączony, coś tam mi się kliknęło. Taką miał minę. Nie, no obca giga czat, nie. Usłyszał mój głos, nie? Problem jest taki, że jestem po prostu zbyt wygadany. I ludzie, jak już nie powiem czegoś przez pół minuty, to sekundy, to tam. Było to do udźwignięcia. Problem jest, że te... Ale nawet bindy uważam, że mamy dobre. Tylko ja po prostu a to źle kliknę, a to za długo. Często ktoś ma... Ale to jest do wypracowania, nie? Wszystko jest do wytrenowania. Obiekcje, ale później się rzuci któryś bind, a nie mam, no dobra. Skam dobry. Ale oszuści to, kurwa, trochę. No znaczy słabi.
Jak do ciebie ktoś dzwoni, to odzwaniaj na ten numer telefonu. Powiedz, że zaraz odzwonisz. Na pewno będą, jak to jest z kamer, to będzie mówił, nie, ja nie mogę coś tam, więc upewnij się, że to jest ta osoba. Najlepiej innym kanałem, czyli przez jakiś komunikator. Jak ktoś ci mówi, że masz coś zrobić teraz i już, bo coś strasznego się stanie, poczekaj. Z kamerą zależy na tym, żeby wzbudzić w tobie emocje i żebyś działał jak najszybciej teraz, bo potem może im się to nie udać. A jak dostajesz skam na SMS-a i nie jesteś pewien, czy to jest skam, czy nie, tam dopłać złotówkę do paczki, tu kurier, tu jest jakiś link czy coś, sforwarduj tego SMS-a na 8080. Tam ludzie w CERT Polska w NASK-u siedzą i oni weryfikują takie kampanie i oni sprawdzą rzeczywiście, że to jest jakaś kampania, która wyłudza pieniądze, to są w stanie coś takiego zablokować i są w stanie dzięki temu ochronić inne osoby, które mogłyby paść ofiarami. Zapowiadałem wam, że wrócimy z największym projektem, jaki kiedykolwiek dla was zrobiłem, że będzie to mój ostatni projekt i że będzie w kwietniu. Jesteśmy kilka dni po kwietniu i to jeszcze nie jest ten odcinek. To, co oglądacie dzisiaj, to jest taka przystawka i takich przystawek będzie kilka przed dniem 15 czerwca, kiedy to rozpocznie. No jestem ciekaw tego 15 czerwca. Zacznie się największa rzecz, nad jaką kiedykolwiek pracowaliśmy, ale ta rzecz przerosła moje oczekiwania i zajęła nam tyle czasu, że musicie po prostu dać nam jeszcze trochę czasu, ale do tej pory delektujcie się przystawkami. Ten film jest o skamie, delikatnie pojebany. Okay. Ciekawie, aczkolwiek jeśli chcecie wysłać jakiś film moim rodzicom, dziadkom, Stanowski... Telefony. O, no i super. Ten film.